Niniejszy film zawiera ujęcia i relacje, które mogą być zbyt drastyczne dla niektórych widzów. Trzy z pozoru troskliwe, kochające matki gotowe są robić rzeczy niewyobrażalne, by zwrócić na siebie uwagę. Konsekwencją jest tragedia dzieci i zwichnięte życie. Wyrodne matki. Trudno o silniejszą więź niż ta między matką i dzieckiem. Jednak zaburzenie psychiczne zwane zastępczym zespołem Münchhausena powoduje zerwanie tej więzi i może nawet prowadzić do śmierci dziecka. Zaburzenie to, nazwane od znanego z konfabulacji austriackiego arystokraty, obejmuje przypadki narażania przez matkę zdrowia i życia dziecka w celu zwrócenia na siebie uwagi. Jako psychiatra nie przypominam sobie żadnych innych zachowań, które są tak wstrząsające i niezrozumiałe. Bierze się to stąd, że stoją one w sprzeczności z całym pojęciem macierzyństwa. W połowie lat 90. amerykańską opinią publiczną wstrząsnął przypadek Cynthia Martinez, drobnej, długowłosej, niebieskookiej kobiety, która wydawała się miłą, troskliwą matką trzech chłopców. Cynthia jest jedną z najbardziej kochanych matek, jakie znałam. Będąc żoną zawodowego żołnierza, Cynthia wraz z rodziną często zmieniała miejsce zamieszkania i wszędzie była stałą bywalczynią szpitali z powodu chorób, na które, jak twierdziła, cierpieli jej synowie. Niektóre matki, mimo dobrych zamiarów, są przewrażliwione i obsesyjnie dbają o zdrowie swoich dzieci. W listopadzie 1994 roku Cynthia przywiozła 7-miesięcznego Josepha do szpitala bazy sił powietrznych w Lackland. Oświadczyła, że chłopczyk cierpi na bóle brzucha i nie trawi pokarmu. Wykonano kilka zabiegów. Leki podawano we wlewie, pokarm przez zgłębnik dożołądkowy, a oddychanie umożliwiała rurka tracheostomijna. Jednak badania laboratoryjne przyniosły zaskakujące wyniki. Przychodnia pediatryczna zwróciła się o pomoc do detektywa Dave'a Brennona z biura dochodzeniowego. We krwi hospitalizowanego dziecka wykryto bakterie, które normalnie występują w kale. W takich przypadkach podejrzewa się perforację jelita lub podobną przyczynę, ale badania nic takiego nie wykazały. Powstało podejrzenie, że zakażenie zostało spowodowane umyślnie. Aby ująć winnego, prowadzący dochodzenie postanowił zastosować wideo monitoring. Nie wiedzieliśmy, czy sprawcą jest ktoś z rodziców, ktoś z personelu szpitala, czy też przypadkowa osoba, która po prostu weszła do pokoju. Obserwacje prowadzono całodobowo. Po tygodniu kamera zarejestrowała coś niezwykłego. Materiał filmowy jest trudny w odbiorze, niemniej pomógł zapobiec dalszemu krzywdzeniu dziecka. Pani Martinez zrobiła coś, co nas zaskoczyło. Na filmie widać, jak odłącza rurkę, która dostarcza pokarm do żołądka dziecka, po czym dmucha do niej, aby rozdąć brzuch. Następnie sprawdza, ile powietrza dostało się do brzucha. W tej właśnie chwili odłącza rurkę i dmucha w nią. Widać reakcję dziecka, napręża nogi i macha rękami. Te czynności musiały być bardzo bolesne i przydawały wiarygodności twierdzeniu matki, że dzieci nie były zdolne przyjmować pokarmu. Najbardziej wstrząsające było obserwowanie, jak odłącza rurkę tracheostomijną,
i na 62 sekundy zatykają palcem, pozbawiając dziecko tlenu. Obraz nie jest zbyt wyraźny, jednak pod brodą dziecka można zauważyć rurkę łączącą respirator z tchawicą. Teraz matka odłącza rurkę i zatyka palcem otwór tracheostomijny w gardle dziecka, przez co pozbawia je tlenu. Dziecko nie było w stanie samodzielnie oddychać przez całą minutę, kiedy matka trzymała palec na tchawicy. Teraz z powrotem podłącza rurkę. Gdyby ktoś wszedł, mógłby pomyśleć, że rurka się obluzowała, ale palec nadal blokuje dostęp powietrza, przez co dziecko nie otrzymuje tlenu. Widzimy, że mały Joseph zaczyna się wić i konwulsyjnie poruszać kończynami, jak ktoś, kto bezskutecznie usiłuje zaczerpnąć oddechu. Teraz matka podłącza rurkę. Cynthia wiedziała, że aparatura rejestruje rytm oddechowy Josepha. Chciała w ten sposób uwiarygodnić swoje twierdzenie, że dziecko ma napady bezdechu. Śledczy przesłuchiwali Cynthia Martinez przez 7 godzin. Przyznała, że może cierpieć na zastępczy zespół Münchhausena. W większości przypadków sprawczynią jest matka. Dr. Mark Feldman z Uniwersytetu Stanu Alabama, badając od 15 lat przypadki zastępczego zespołu Münchhausena, odkrył, że mimo różnorodności zachowań mają wiele cech wspólnych. Kobiety te czują się szare, anonimowe w swoim codziennym życiu. Mogą fantazjować, że są osobami znaczącymi, uczonymi, cieszącymi się powszechnym uznaniem, ale nie miały tyle szczęścia, więc krzywdzą własne dzieci, traktując je jak przedmioty, aby ukazać siebie jako heroiczne samarytanki. Cynthia Martinez czerpała siłę do życia z uwagi, jaką jej poświęcano z powodu chorób jej dzieci. Jednak mimo dowodów trzeba było ogromnej pracy, by postawić ją przed sądem. Zwykle, gdy ktoś przyznaje się do pewnych czynów czy zachowań, oznacza to koniec śledztwa. W tym przypadku to był dopiero początek. Nie przeczuwałem, że doprowadzenie tej sprawy do końca zabierze nam ostatecznie aż 6 lat. W trakcie śledztwa ujawniono więcej tragicznych zdarzeń. Cynthia Martinez miała wcześniej dwoje dzieci. Jedno zmarło, drugie doznało ciężkiego uszkodzenia mózgu. Zastępczy zespół Münchhausena jest formą przemocy wobec dzieci, powodującą największą liczbę zgonów. Śmiertelność u ofiar zastępczego zespołu Münchhausena wynosi 9-10%. To porażająca liczba. Bardzo często choroba ta nie zostaje w ogóle wykryta, więc liczba zgonów może być nawet większa. Prowadzący dochodzenie zdwoili wysiłki, by zebrać niezbity materiał dowodowy i ocalić pozostałe dzieci tej matki. Za chwilę wyrodna matka wychodzi ponownie za mąż i rodzi więcej dzieci. Doprowadzenie do skazania oskarżonej dotkniętej zastępczym zespołem Münchhausena bywa długim, żmudnym procesem. Mówimy tu o brutalnej formie przemocy wobec dziecka. Policja często lekceważy związaną z tym śmiertelność i uszczerbek na zdrowiu, więc sprawy karne w takich przypadkach są stosunkowo rzadkie.
Mimo dowodów na to, że Cynthia Martinez umyślnie wprowadziła kał do krwiobiegu dziecka i uniedrożniła jego drogi oddechowe, trzeba było prawie 6 lat, by postawić ją przed sądem. Nie można skazać kogoś za to, że ma zastępczy zespół Münchhausena. Przestępstwem są wynikające z tego działania. Prokurator Karen Carlyle przejęła sprawę niedługo przed skazaniem. To nie był jeden przypadek skrzywdzenia dziecka w celu zdobycia uwagi lekarzy. To się powtarzało przez długi czas. Joseph nie był jedyną ofiarą Cynthii. Z Dave'em Martinezem miała 4 synów: Antoniego, Arona, Daniela i Josepha. Antony nigdy nie miał poważniejszych problemów ze zdrowiem. Aaron jednak był wcześniakiem. Aaron cierpiał na bezdech, wymioty, drgawki i opóźnienie rozwoju. Spędził wielką ilość czasu w szpitalu. Miał tracheostomię, oddychał przez rurkę w gardle. Monitor bezdechu i bradykardii rejestrował pracę jego serca i oddychanie. Pani Martinez twierdzi, że feralnej nocy nie włączyła monitora. Gdy weszła, dziecko już nie oddychało. Nie wezwała pogotowia. Zadzwoniła do męża. Wrócił pośpiesznie do domu, ale było za późno. Aaron Martinez zmarł w marcu 90 roku w wieku 2 lat. W chwili śmierci był w domu sam z matką. Śmierć Arona nie była ostatnią tragedią. W październiku 1991 roku Cynthia urodziła Daniela, który miał podobne problemy ze zdrowiem jak jego brat. Aby wykazać, że choroba chłopca nie jest wymysłem, Cynthia odłączyła jego monitor bezdechu i zwlekała kilka minut z wezwaniem pomocy. Daniel doznał ciężkiego uszkodzenia mózgu, jest w trwałym stanie wegetatywnym. Chcąc ukryć swoją winę, Cynthia twierdziła, że jej dzieci cierpią na rzadką chorobę mitochondrialną. Bycie panem życia i śmierci dziecka daje im poczucie mocy, bywa, że nieomal boskiej. Mąż Cynthii nie podejrzewał, że ona była przyczyną ich cierpień. David powiedział mi: mam rozumieć, że mogłem mieć 4 normalnych, zdrowych dzieci? Pamiętam wyraz jego twarzy, ten ogrom emocji i rozpacz. Po rozwodzie sąd przyznał Davidowi opiekę nad dziećmi. Gdy Cynthia Martinez zniknęła z życia małego Josepha, jego stan szybko się poprawił. Do dziś chłopiec jest w dobrym zdrowiu. Cynthia poślubiła członka jej kościoła, Paula Leide. Paul sam miał dość burzliwą przeszłość. To sympatyczny facet, ale z problemami. Cynthia pomogła mu się od nich uwolnić. Paul uwierzył, że zarzuty sfingowano. Powiedział jej, że lekarze z Wolford Hall dopuścili się błędów, które potem starali się zatuszować, a jej nie było stać na dobrego prawnika. Cynthia miała z Paulem Leidą 3 dzieci. Z powodu oskarżeń wszystkie natychmiast umieszczano w rodzinach zastępczych. U żadnego z tych dzieci nie stwierdzono problemów medycznych, jakie wystąpiły u poprzednich. Naszym zdaniem jest tak dlatego, że nie pozostawała z tymi dziećmi sama bez nadzoru. W roku 2000 Cynthia Martinez Leida przyznała się do 4 przypadków przemocy wobec dziecka. Chodziło wyłącznie o czyny zarejestrowane przez kamerę. Jeden z lekarzy zeznawał na korzyść oskarżonej. Twierdził, że zarówno dzieci, jak ona mogły cierpieć na chorobę mitochondrialną. Nie ma żadnych badań, na podstawie których można by stwierdzić, że ta choroba istnieje.
Sąd skazał Cynthię na 32 lata pozbawienia wolności. W drugiej instancji wyrok zmniejszono do 7 lat. Po 7 latach Cynthia byłaby jeszcze w wieku reprodukcyjnym i mogłaby zamieszkać w dowolnym miejscu w Stanach. To duży kraj. Mąż Cynthia, Paul Lyda, sprawuje opiekę nad trojgiem ich dzieci. Nadal wierzy w niewinność żony. Dziennikarz Rick Casey napisał na jej temat serię artykułów. Ona ma grono wiernych wyznawców, do których zalicza się mąż, znajomi z kościoła, nawet jej prawnicy. To bardzo przekonująca kobieta. Przyjaciółka z kościoła Nicole Denison wierzy, że Cynthię oskarżono niesłusznie. Pomaga opiekować się trojgiem dzieci, Cynthii i Paula. Nigdy nie widziałam, żeby jakieś dzieci kochały swoją matkę tak jak one. Cynthia twierdzi, że cierpi na tę samą chorobę mitochondrialną, co jej dzieci. Nie może przyjmować pokarmu, karmiona jest cewnikiem przez nos. Waży 40 kilo przy wzroście 1,68 m i nie może nic przy sobie zrobić, a co dopiero przy dzieciach. Nie sądzę, żeby była dla kogokolwiek zagrożeniem. Ale przyczyny stanu Cynthii też budzą wątpliwości. Rozpoznano u niej zastępczy zespół Münchhausena, obok klasycznego zespołu Münchhausena, czyli symulowania choroby, aby zwrócić na siebie uwagę personelu medycznego. Nie mogąc wykorzystywać dzieci, znęca się nad sobą. Najpierw oświadczyła mężowi, że ma białaczkę, potem fałszywie oskarżyła członka rodziny o znęcanie się nad dzieckiem. Lekarze i prawnicy coraz bieglej obnażają te kłamstwa. Jest to forma przemocy nad dzieckiem, ale nie choroba umysłowa. Pomyślmy o innych przestępstwach. Kiedy ktoś kradnie, nie przyjmujemy założenia, że zmusza go do tego choroba umysłowa. Tak samo jak karzemy złodzieja, musimy karać te matki. Należało się też zająć jeszcze jednym ważnym aspektem tej sprawy. Chodzi o pierwsze dziecko, które zmarło w Arizonie, o Arona. Po ekshumacji wykryto w organizmie środek wykrztuśny. Nie było żadnego powodu, żeby pobudzać wymioty. Przecież chłopczyk nie mógł utrzymać pokarmu. Śmierć tego dziecka woła jeszcze o sprawiedliwość. Stan Arizona nie postawił dotąd Cynthii Martinez-Lydy przed sądem. Nie mam poczucia, że sprawiedliwości stało się zadość. Sprawiedliwie byłoby, gdyby Aaron żył, a Daniel nie miał uszkodzonego mózgu. Ze wszystkich dowodów w tej sprawie jeden jest nadto wymowny. Gdy odebrano pani Martinez dzieci, ich objawy i choroby zniknęły. Dzieci rosną, są szczęśliwe i zdrowe. Joseph, który mógł podzielić los swoich dwóch braci, jest teraz zdrowym dzieckiem. Nikt się nad nim nie znęca i to jest szczęśliwe zakończenie. Cynthia Lyda wyszła na wolność w 2007 roku. Z osobami, u których występuje zastępczy zespół Münchhausena, jest jak z pedofilami. Dla nich nie ma rehabilitacji. Należałoby uniemożliwić jej rodzenie dalszych dzieci. Nie ma podstaw, by sądzić, że nie wróciłaby do starych praktyk. Cynthia Lyda, członkowie jej rodziny oraz prawnik odmówili wypowiedzi do programu. Za chwilę ofiara zastępczego zespołu Münchhausena opowiada o swym przerażającym dzieciństwie. Julie Gregory opisała swoje przeżycia w autobiograficznej książce, którą wydano w 20 krajach i która otworzyła wielu ludziom oczy na problematykę zastępczego zespołu Münchhausena.
Wychowałam się w rodzinie z klasycznym, zastępczym zespołem Inhausena. Moim pierwszym oprawcą była babka. Mama przejęła po niej pałeczkę, ojciec był emocjonalnie nieobecny. Kobiety z zastępczym zespołem Inhausena wydają się czerpać sporo satysfakcji ze swoich działań. Pożądają uwagi i to właśnie otrzymują. Dziecko uwikłane w sieć zastępczego zespołu Inhausena nie ma punktu odniesienia. Nie wie, że rodzice sztucznie wywołują jego dolegliwości. 4-letnie dziecko nie wie, co to znaczy być chorym. Nie ma tego wewnętrznego punktu odniesienia, więc ktoś, komu ufa, może łatwo mu wmówić, że jest chore. Mama zaczęła mi mówić, że mam bóle głowy i podawać leki. Wmawiała mi, że mam alergię pokarmową i zabierała do różnych lekarzy, opisując objawy, o których nie miałam pojęcia. Wiedziałam tylko, że podaje mi na nie leki. Pamiętam, jak raz wiozła mnie samochodem na ostry dyżur. Odwróciła się do mnie i powiedziała: pamiętaj, żeby im pokazać, jak bardzo jesteś chora. Ludzie przyjmują, że w takich przypadkach winna jest matka i nie wykraczają poza tę rolę. Trzeba pamiętać, że nie mówimy o osobach, które są lekko zbzikowane. One mają poważnie zaburzone myślenie, skoro nie widzą, jaką krzywdę wyrządzają własnemu dziecku. Często można u nich stwierdzić niespójny stosunek do osób obdarzonych autorytetem, a takimi właśnie są lekarze i pielęgniarki. Z jednej strony matki te pragną zdobyć ich uwagę i uznanie, a jednocześnie ich oszukują, żeby uniemożliwić skuteczną interwencję medyczną u dziecka. Matka Julie doznała w dzieciństwie molestowania seksualnego, jak też fizycznej i emocjonalnej przemocy. W dzieciństwie doznała wielu krzywd i wymagała terapii. Myślę, że poprzez epatowanie chorym dzieckiem mogła zdobyć dużo współczucia ze strony specjalistów medycznych. Kobiety te często wymyślają złożone problemy medyczne. Matka Julie posunęła się w tym do skrajności. Lekarz powiedział, że mogę mieć chorobę serca. Pozwoliło to wciągnąć do gry duże grono specjalistów. Nie ignoruje się dziecka, które może mieć chorobę serca, jego matki również. Takiego pacjenta otacza się specjalistyczną opieką. W kółko robiliśmy EKG i badanie holterowskie, a w wieku 13 lat zostałam przyjęta na cewnikowanie serca. Kiedy pielęgniarka mi powiedziała, na czym to polega, krzyknęłam, że moja mama to wszystko zmyśliła. Pielęgniarka nie dała mi wiary i następnego dnia przeprowadzono zabieg. Polegał on na wprowadzeniu przewodów elektrycznych przez ręce i nogi do serca. Julie była zdrowa i badanie to potwierdziło. Moja matka i ja spotkałyśmy się z kardiologiem. Powiedział: gratuluję. Nie stwierdziliśmy, żeby pani córce coś dolegało. Pamiętam, że mama bardzo się zdenerwowała. Była prawie wściekła. Stała na szpitalnym korytarzu i domagała się operacji na otwartym sercu. Julie musiała znieść więcej badań i zabiegów w związku z urojonymi dolegliwościami. Żadne nie były konieczne. Skończyło się to dopiero, kiedy miałam 17 lat. Na zajęciach z psychologii Julie dowiedziała się o rzadkiej formie dręczenia dzieci zwanej zastępczym zespołem Minhausena. To był szok. Całe moje życie okazało się fikcją. Każda rozmowa z matką dotyczyła moich chorób. Lamenty, że nie dożyję 30, choroba serca, wszystko było kłamstwem. Julie trudno było się pogodzić z jej bolesnym dzieciństwem i doznaną krzywdą. Matka nigdy nie przyznała się do winy.
odgradzają się od prawdy, przez co nie można zastosować terapii. Kilku badaczy próbowało leczyć te matki. Wyniki były bardzo zniechęcające. Myślę, że należy się skupić na zapewnianiu ochrony dzieciom, zamiast liczyć, że matka ujrzy nagle światło. Czuję gniew i smutek, boleję nad zmarnowaną częścią życia. Ale kiedy patrzę na to z dystansu, widzę innych ludzi, którzy stracili narządy, a nawet życie. I wtedy czuję, że to, co mnie spotkało, jest stosunkowo mało znaczące w porównaniu z prawdziwymi tragediami. Dzięki temu, że ujawnia się coraz więcej ofiar zastępczego zespołu Milhousena, pogłębia się nasza wiedza. Julie uznała szerzenie tej wiedzy za swoją misję. Staram się wykorzystać swoje cierpienie i przedstawić światu prawdę, żeby można było szybciej rozpoznawać takie zachowania i chronić przed nimi dzieci. Dzięki temu będę mieć poczucie, że z mojego nieszczęścia wyniknie jakieś dobro. Za chwilę pogotowie raz po raz przyjeżdża reanimować małe dziecko, a matka rozkoszuje się popularnością, jaką przynosi jej jego cierpienie. Tam, gdzie pojawia się Tania, dzieci przestają oddychać. W Des Moines, w stanie Iowa, młoda matka Tania Reed wezwała pogotowie, gdyż jej synek przestał oddychać. Jednak motywem jej działania nie było dobro dziecka. Tania pochodzi z Teksasu i była najmłodszym dzieckiem w licznej rodzinie. Wyszedłszy za mąż, przeniosła się do Iowa z mężem i dziećmi Kimberly i Matthew. Jest z pozoru przeciętną matką i gospodynią domu, która piecze ciasteczka i zawozi dzieci na treningi piłki nożnej. Ale jej prawdziwe życie kryje się we wnętrzu i jest bardzo mroczne. To z pozoru normalne życie wzięło niezwykły obrót. Tony Collins, ratownik medyczny z Clive w stanie Iowa, odebrał wezwanie do małego chłopca. Wezwanie do dziecka zawsze powoduje wyrzut adrenaliny. Człowiek ma wzmożoną koncentrację, uwagę, determinację. Ale po przyjeździe na miejsce czekała mnie niespodzianka. Usłyszałem krzyk matki, jestem na górze. Wszedłem do sypialni i zobaczyłem, że robi dziecku sztuczne oddychanie usta-usta i masaż serca, krzycząc: oddychaj. Z trudem odsunąłem ją z przejścia i stwierdziłem, że dziecko już oddycha z częstotliwością około 30 oddechów na minutę i ma tętno. Pomyślałem, że to dziwne. Skuteczna reanimacja to stopniowy proces. Pacjenci nie zaczynają od razu prawidłowo oddychać. Nie było to ostatnie wezwanie do Matthew. Szybko zapamiętałem ten adres, bo często mieliśmy wezwania do tego dziecka. Miało drgawki, duszność, zatrzymanie oddechu, ale zawsze, kiedy przyjeżdżaliśmy do szpitala, okazywało się, że lekarze nie mogą stwierdzić żadnej choroby. Tania utrzymywała, że Matthew ma regularne napady, które kończą się zatrzymaniem oddechu. Nie było charakterystycznych objawów. Temperatura nie była podwyższona, chłopczyk nie miał urazów głowy, nie stwierdzono padaczki. Im częściej Tony przyjeżdżał do Reedów, tym więcej pojawiało się pytań. Dlaczego w domu nigdy nie ma ojca? Dlaczego to się zawsze zdarza o określonej porze dnia? Lekarze w metodystycznym szpitalu pediatrycznym również nabrali podejrzeń. Lekarzy uczy się słuchać matek i innych członków rodziny, gdyż są najlepszym źródłem informacji o dolegliwościach dziecka. Nie jesteśmy nastawieni na to, by wątpić w to, co się nam mówi.
Dlatego trzeba wielkiego skoku myślowego, aby przy określaniu przyczyny tych niewytłumaczalnych objawów w ogóle wziąć pod uwagę zastępczy zespół Münchhausena. Dr Rizwan Shah, dyrektor medyczna Ośrodka Opieki Pediatrycznej przy szpitalu, kierowała komisją, która badała przypadek Matthew. Mieliśmy powtarzające się przypadki tej samej choroby. Co zaszło? Jakie były podobieństwa? Jakie różnice? Kiedy zestawiliśmy fakty, było to jak czytanie mapy. Wystarczyło połączyć punkty, żeby zobaczyć, dokąd nas prowadzą. W takich przypadkach trzeba mieć 200% pewności, zanim odda się sprawę organom ścigania, ale jeśli nie uczyni się tego w porę, może umrzeć dziecko. Sytuację komplikowało to, że w domu było drugie dziecko, 4-letnia Kimberly. Mam na imię Kim i jestem córką Tani Reed. Miałam w miarę normalne dzieciństwo. Kimberly nie doświadczyła tego, co jej brat. Nigdy mnie nie skrzywdziła. Może raz w życiu dała mi klapsa. Kiedy o niej myślę, wydaje mi się po prostu zwykłą, troskliwą matką. W wielu z tych rodzin ofiarami znęcania się pada tylko jedno lub dwoje czy troje dzieci. Być może w ofiarach jest coś, co uniemożliwia wytworzenie się prawidłowej więzi, przez co matka traktuje te niemowlęta instrumentalnie i zaczyna je krzywdzić. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy moja matka krzywdziła mojego brata. Mam pewne domysły, co się mogło wydarzyć, ale nigdy nie byłam tego świadkiem. Tania stanowczo zaprzecza zarzutom. Jest bardzo elokwentna i ma odpowiedź na wszystko. Większość przestępców nie przyznaje się skwapliwie do popełnionych czynów. Nie inaczej jest w przypadku zastępczego zespołu Münchhausena. Nie możemy przyjmować na wiarę tego, co mówią. To dotyczy również Tani Reed. Matki z zastępczym zespołem Münchhausena często mają wykształcenie medyczne. Tania nie była wyjątkiem. Gdy matka dziecka ma doświadczenie lekarskie lub pielęgniarskie, ułatwia im to kreowanie fałszywej rzeczywistości. Komisja medyczna w metodystycznym szpitalu pediatrycznym w Iowa postanowiła zawiadomić policję. Jestem porucznik Doug Hobart. W 1988 roku rozpocząłem pracę w Wydziale Dochodzeniowym. Powiedziano mi, że zachodzi podejrzenie przypadku zastępczego zespołu Münchhausena. Nigdy wcześniej o czymś takim nie słyszałem. Zaczęliśmy się wgłębiać w przeszłość podejrzanej. Zbieraliśmy informacje we wszystkich miejscach, w których mieszkała, a przenosiła się kilkakrotnie ze stanu do stanu. W Teksasie śledczy dokonali wstrząsającego odkrycia. Dowiedzieliśmy się, że Tania Reed miała wcześniej córkę o imieniu Morgan, która często trafiała na ostry dyżur z konwulsjami, zatrzymaniem oddechu i podobnymi objawami. Ostatecznie dziecko zmarło. Stwierdzono, że przyczyną zgonu był SIDS, czyli zespół nagłej śmierci niemowląt. Jednak detektywi z Des Moines nie byli przekonani. Nasz policyjny patolog uznał to za podejrzane i stwierdził, że dziecko mogło paść ofiarą zastępczego zespołu Münchhausena. Innymi słowy, że Tania zabiła to dziecko. Ustaliliśmy, że nawet personel medyczny szpitala w Teksasie, do którego przywożono Morgan, podejrzewał, że Tania ją krzywdzi. Gdy poprosili ją o wyjaśnienia, zabrała dziecko ze szpitala i wkrótce potem zmarło. Krew we mnie zastygła, gdy dowiedziałem się o tym niemowlęciu w Teksasie. Kiedy pogrzebali w przeszłości tej kobiety i odkryli prawidłowość w jej działaniach, stało się jasne, że mały Matthew nie jest bezpieczny.
Miałam 2 lata, kiedy urodziła się Morgan, i 3, kiedy zmarła, więc niewiele o niej pamiętam. Pamiętam dzień jej śmierci. Powiedzieli, że nie wróci z nami do domu i kazali pocałować ją na pożegnanie. Po przeprowadzce rodziny do Des Moines przyszedł na świat mały Matthew i cała historia zaczęła się od nowa. Za chwilę detektywi śpieszą, by ratować chłopca. Baliśmy się, że ona zabije Matthew. Mark Feldman od 15 lat bada zastępczy zespół Münchhausena. Jednym z pierwszych przypadków, jakie poznałem, była niesławna historia Tani Reed, kobiety z wykształceniem pielęgniarskim, którą oskarżono o wielokrotne podduszanie jej najmłodszego dziecka, chłopca o imieniu Matthew. Doktor Feldman odkrył, że najczęstszym wywoływanym sztucznie objawem jest zatrzymanie oddechu przez umyślne odcięcie dopływu powietrza. Jedna matka nosiła w kieszeni kawałek folii. Kiedy chciała poddusić niemowlę, przykrywała nią jego nos i usta. Ręka dorosłej osoby jest dostatecznie duża, żeby je zasłonić. Wygląda, że matka troskliwie tuli dziecko, ale naprawdę uniemożliwia mu oddychanie. Greg Olsen napisał książkę o Tani Reed. To samotna kobieta, nie mająca żadnych perspektyw. Jest tak słaba i tak nieszczęśliwa, że zdobywa uwagę i miłość przez krzywdzenie swojego dziecka. Sama przeżyła w dzieciństwie dużo chorób. Twierdziła potem, że właśnie podczas choroby swojej lub jej matki czuła miłość swoich rodziców. Jak większość matek z zastępczym zespołem Münchhausena, Tania lubiła szpitale. Czuła się w swoim żywiole, kiedy przyjeżdżała do szpitala z Matthew albo Morgan. Morgan zmarła w wieku 8 lub 9 miesięcy, a jej śmierć, jak często w takich przypadkach, przypisano SIDS, zespołowi nagłej śmierci niemowląt. W przypadku dziecka takiego jak Morgan, po 6 miesiącu życia i z powtarzającymi się zatrzymaniami oddechu, jest zupełnie nieprawdopodobne, aby zmarło na SIDS. Do 5% przypadków SIDS można przypisać zespołowi Münchhausena. Porucznik Hobart był zdecydowany uczynić wszystko, by Matthew nie podzielił losu Morgan. Jako pierwszy odpowiedział na wezwanie do domu Tani Reed. Zadzwoniła na pogotowie, bo Matthew znów przestał oddychać. Dziecko wydawało się zupełnie wyczerpane, jak gdyby przed chwilą walczyło o życie. Było bezwładne, mogło tylko jęczeć. Matka była bardzo spokojna. Witała po imieniu wchodzących ratowników. Było to dla niej jak wiejski festyn. Matthew przestawał oddychać tylko wtedy, gdy był sam z matką. Ciekawe, że nigdy nie miał zatrzymania oddechu w nocy, kiedy w domu był ojciec, a Tania spała. Śledztwo ujawniło jeszcze jeden ciekawy szczegół. Tania w wieku 17 lat opiekowała się dzieckiem sąsiadów i, kto by pomyślał, przestało oddychać. Tania wezwała pogotowie, przeprowadzono skuteczną reanimację. Otrzymała nagrodę dobrego sąsiada i wzmiankę w gazecie ze zdjęciem. Jest możliwe, że już w wieku 17 lat nosiła w sobie zastępczy zespół Münchhausena. Przełom nastąpił, gdy pielęgniarka Kali Sandquist zobaczyła Matthew w szpitalu. Przywieziono nam dziecko, które było reanimowane, więc czekaliśmy w gotowości. Chłopczyk był przytomny, miał prawidłowe ciśnienie krwi i temperaturę, kolor skóry był w normie,
Nie miał żadnych objawów, które by wskazywały na drgawki. Zdziwiło ją też zachowanie Tani. Ani razu nie podeszła do jego łóżka. Mały płakał i krzyczał, a ona ani razu nie podeszła, by go pocieszyć. Kelly zauważyła coś na twarzy chłopca. Miał małe podbiegnięcie przy uchu i równoległe linie biegnące od ucha przez policzek, jak gdyby od palców. Wyglądało to na ślad paznokci. Lekarze już wcześniej widzieli to dziecko, więc mieli swoje podejrzenia i zawiadomili odnośne władze. Uzyskaliśmy nakaz aresztowania i odwieźliśmy ją do aresztu. Córka Tani, Kimberly, wspomina ten dzień. Kiedy się dowiedziałam, co się stało z moją mamą, miałam 7 lat. Pamiętam, że do naszego domu przyszła policja. Przepraszam. Nie wiedziałam, co się stało. Mama nie wróciła na noc, a rano wysłali mnie do szpitala z ciocią i wujkiem. Gdy odseparowano Tanię od jej dzieci, Matthew odzyskał zdrowie. Tata przeprowadził się z nami do Mississippi. Mój brat nie miał więcej problemów ze zdrowiem. Skończyły się zatrzymania oddechu, bo nie był już duszony przez Tanię. Dzisiaj Matthew żyje w zdrowiu i szczęściu, starając się zapomnieć o przeszłości. Nie zgodził się na rozmowę. Mój brat i ja zawsze byliśmy blisko. Zawsze byłam wobec niego bardzo opiekuńcza. Zastanawiam się, jak można skrzywdzić własne dziecko. Jak? Gdy myślę, że mama mogła tak postąpić z moim bratem, wpadam w gniew. To wszystko jest świadome i przemyślane. Zdarza się, że te matki nie całkiem wiedzą, dlaczego robią to, co robią, ale są świadome każdej czynności. Tania Reed została skazana za wielokrotne narażenie życia małego Matthew. Matt mówi, że po prostu czuje się tak, jakby nie miał matki. Wkrótce potem sąd w Teksasie skazał Tanię Reed za zabójstwo małej Morgan na 40 lat pozbawienia wolności. Często myślę o Morgan. Zastanawiam się, kiedy skończyłaby szkołę średnią, czy miałaby już męża, własne dzieci. Słyszałam, że gdyby przeżyła, miałaby uszkodzony mózg, więc może lepiej, że tak się to skończyło. Kim zadaje sobie pytania, na które nie ma odpowiedzi. Dlaczego mnie to nie spotkało? Wiem, że przez pierwsze pół roku ciągle miałam kolki i strój żołądka. Zastanawiam się, czy to mogło ją pchnąć do tych zachowań. Czy dlatego tak skrzywdziła mojego brata i siostrę? Dobrze się stało, że Tania trafiła do więzienia. Za śmierć Morgan powinna tam pozostać. To po prostu bestialstwo zabić własne dziecko. Może zakład dla psychicznie chorych byłby dla niej lepszy niż więzienie. Ale musiałaby najpierw przyznać się do tego, co zrobiła, żeby mogła nastąpić poprawa. Do dziś, mimo ogromu dowodów, Tania zaprzecza, jakoby dopuściła się czegoś złego. Wie, co robiła. Wie, że klękała i kładła poduszkę albo ręce na usta i nos córeczki, aż w końcu posunęła się zbyt daleko i odebrała jej życie. Tania Reed mogła uzyskać zwolnienie warunkowe w roku 2007. Jej wyrok skończył się w roku 2008. I love my mother.
Kocham moją matkę, troszczę się o nią, ale nie wiem, czy zaufałabym jej na tyle, by zostawić ją na weekend z moimi dziećmi. Tam, gdzie pojawia się Tania, dzieci przestają oddychać. Tania Reid odmówiła wypowiedzi do programu. Choć zastępczy zespół Münchhausena rozpoznawany jest przez lekarzy na całym świecie, upowszechnienie tej problematyki mogłoby ocalić wiele istnień. Co rok tysiące dzieci pada ofiarą opiekunów pragnących zwrócić na siebie uwagę. 10% nie dożyje swoich trzecich urodzin. Przez pamięć na Morgan Reed, Arona Martineza i innych dzieci, których nie zdołano uratować, powinniśmy powstrzymać wyrodne matki, zanim znów zabiją. Before they kill a